jest to kategoria, którą chcemy opisywać wszystkie doświadczenia, które są na pozór nieprzyjemne i niepożądane w kinie, a jednak na nie się wystawiamy. I są filmy, które celowo operują dyskomfortem, starają się wybić z naszych przyzwyczajeń, z naszych przyjemności, żeby powiedzieć czasami coś więcej albo trochę inaczej. Zastanawiając się nad tym, czym w ogóle jest kino dyskomfortu, musimy też zrównoważyć dwa czynniki. Po pierwsze, tak jak mówiłem, jest to jakaś strategia twórcy, który stara się widza zaszokować, wytrącić z jego równowagi. Ale z drugiej strony, przecież każdy z nas ma trochę inną tolerancję na to, co dla niego jest komfortowe, a co nie. Dla jednych pewne sceny, pewne wątki, tematy, sposoby portretowania są jak najzupełniej do przyjęcia, a dla kogoś innego okażą się niemożliwe do oglądania, trudne, bolesne, w zależności od naszych poglądów, naszych preferencji, ale też osobistych przeżyć. Dlatego kino dyskomfortu jest czymś takim, co istnieje w relacji między dziełem a widzem. Może być strategią, ale może być też naszą osobistą preferencją. Przyznam, że Kamera Akcja to jest jedyny festiwal, który znam, który jest tak bardzo nastawiony na dyskusję o filmach. To znaczy, jest to festiwal krytyków sztuki filmowej, ale jest to też festiwal, na którym jest miejsce na dyskusję, na teorie, na różne sposoby rozmawiania o kinie. Jest to dla mnie pod tym względem impreza niepowtarzalna i to jest w niej najbardziej wartościowe. Oczywiście seanse filmowe też, jak na każdym festiwalu, są istotne, ale to, że możemy przede wszystkim porozmawiać i posłuchać tak wielu gości, jest tutaj najcenniejsze.